ośrodku przeciwdziałania alkoholizmowi nie były od samego początku ruszane, czyli nie było projektu zbierania, czyli albo przesuwania pieniędzy, które są przeznaczone na wynagrodzenia. To samo dotyczy Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych. Nie było w projekcie przesunięć zaproponowanych przez kluby trzech radnych. Ja nie wiem, skąd się wzięło hasło, że pieniądze te zostaną wzięte z wynagrodzenia. Może stąd się to wzięło, że dział 700 jest działem na całą kartkę. I ktoś nie doczytał sytuacji, że w tym dziale również znajduje się energia elektryczna, ponieważ miasto nasze, miasto Jaworzno, podpisało porozumienie z energetyką i jak można było przeczytać na stronach pana prezydenta, zaoszczędzimy w tym roku około miliona na energii elektrycznej. Wychodziliśmy z założenia, że z tej kwoty, która jest 8 milionów 875 tysięcy, można przesunąć trochę na inne zadania, jak również z paragrafu 43.00 zakup usług pozostałych, na którym to koncie znajduje się kwota 5 milionów 268 tysięcy. I stąd wynikało to, że padła propozycja przesunięcia z Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych. Dzisiaj państwo napisali, że nie zabierają już środków. Tak, proszę. Czy ja mogę? Ale ja tłumaczę, zaraz, sekundę. Ja cały czas mówię, że z Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnej nigdy nie było takiej propozycji. Państwa, jest absolutną nieprawdą, że Komisja Budżetu i Finansów nie zaproponowała zmniejszenia płac MZNK. Zaproponowaliście państwo w Komisji Budżetu i Finansów zmniejszenie płac, wskazując dział, rozdział płace. Że nie jest prawdą, że państwo tego nie zaproponowaliście, proszę się tego po prostu nie wypierać niezwyczajnie w świecie. Do tego wszystkiego jeszcze można mataczyć, kombinować, kręcić, oszukiwać miliony razy. Tylko prawda jest naga. Taki wniosek został sformułowany i tam są płace. Panie przewodniczący, panie przewodniczący, jeżeli można. Zgadza się, szanowni państwo, to mówiłem przed chwileczką. Jest to dział 700, rozdział 795. Tylko że w tym rozdziale mieści się cała strona, panie prezydencie. No jak nie, pani skarbnik? Wyraźnie było napisane płace. Ma ktoś ten wniosek właściwy? Nie, ja nie mam. No właśnie, to może do rady. Ja mam. Tu się mieści cała strona. Żeby poprosić o wniosek, państwu wyjaśniałem. Żeby poprosić o wniosek Komisji Budżetu i Finansów. W tej chwili został zaskoczony faktem, że zabieracie mu państwo tyle pieniędzy. Rzekomo nie spłac. To z czego? Jak nie spłac? No pan powiedział, że chwilę, czy nie spłac? Czy to nie jest spłac? Pan wniosek, wasz wniosek, proszę bardzo. Płacę dział. To z czego? A pomyli się, no. 93. Proszę bardzo. Chwileczkę, ja mam głos. Przepraszam bardzo. Więc jestem po prostu zszokowana państwa. To jest wniosek oryginalny, przez was przygotowany. Ten wniosek, proszę przeczytać sobie tutaj przy MZNK. Szanowni państwo, czy pod tym wnioskiem jest mój podpis? No właśnie. No dobrze, jest mój podpis? Wypowiadał się pan. Czy jest pod tym wnioskiem mój podpis? Ale co mi o to chodzi, czy się pan nabierze, czy nie? Jest komisja, która głosuje. Rozumiem, że rozkład został. Ale ja nie jestem członkiem tej komisji. Proszę o spokój. Na tych uważam Komisję Edukacji za zamkniętą. A ja